Dzień dobry. W kolejnym programie Faktów Trójki wita Was Julia Słowik. W dniu dzisiejszym odwiedzimy klasy czwarte w czasie lekcji na basenie. Zobaczycie relacje z dnia przedszkolaka, który odbył się w naszej szkole 27 lutego. Spotkamy się także z laureatem konkursu historycznego na szczeblu wojewódzkim Michałem Penarem, uczniem pani Ireny Bojarskiej. Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym, latają samolotem. Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu. I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie. Witam wszystkich tu i teraz. Wierzcie, cieszę się ogromnie, że przyszliście dzisiaj do mnie. Jestem Ludek, spójrzcie sami, zaznajomię was z książkami. Aby was nie nudzić wcale, do pomocy wezmę krasnale. Jesteśmy krasnoludki, obsasa, do nas mamy tu. Na gałęzi. Posłuchajmy, co to się nas twierdzi. Cukier jest słony, mrówka jest większa od wrony, woda w morzu jest sucha, wół jest lżejszy niż mucha, mleko jest czerwone, żmija gryzie ogonem, raki rosną na dębie, kowal ogień ma w kębie. Najlepiej fruwają krowy, najładniej śpiewają sowy, bocian ma ciut zamysłowy. Ja tu widzę dzikie gąszcze, żaby, muchy i chrabąszcze. Bzzz. Z kąpieli każdej korzystam, bo mucha pragnie być czysta. W niedzielę kąpałam się w smole, a w poniedziałek w rosole, w sobotę w soku z moreli i nie mam nic z tych kąpieli. Może wam na myśl przychodzi, w czym mam wykąpać się? W wodzie! Kwa, 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 kwa. A czy mnie z was ktoś zna? Mam piękny czubek z kokardą i znoszę jaja na twardą, a mieszkam nad rzeczką w krzaczkę. Chyba kaczka dziwaczka. Witajcie kochani, jakże to wspaniałe, że widzę krasnalki, dzieci, duże, małe.
Jestem Ali Baba, co znalazł skarb duży. Pamiętajcie proszę, że samo złoto szczęścia nie wróży. Szczęście jest wtedy, gdy ma się przyjaciół, nawet podczas biedy. Skąd przychodzisz, czy się dowiem? Zaraz wszystko wam opowiem. Mam macochę, czarownicę, złą, okrutną zazdrośnicę. Wczoraj się nieszczęście stało. Jej lusterko powiedziało, że piękniejsza jestem ja. Wiecie, jaka była zła? Chciała życie moje skrócić. Ty nie możesz do niej wrócić. Będziesz mieszkać w naszym domu. Nie otwieraj drzwi nikomu. Nie wiem, jak wam się odwdzięczę. Może w pracy was wyręczę. Chętnie obiad ugotuję i posprzątam, poceruję. Wyślę maila, nawet dwa. Robię szybko to. Jestem sobie groźny wilk, au. Biegnę lasem ile tchu, au. By do domku zdążyć babci, mało nie pogubię kapci. Stój! Czy to ty, paskudny wilku, zniszczyłeś książki przed dniami kilku? Ależ skądże, jakbym śmiał, gdybym chociaż czytać umiał. Może to był baby jaki czarny kocur mały, albo krasnoludki tak ze Śnieżką narozrabiały. Jestem pan Panini, wielki podróżnik i łowca przygód. Nie szukam w świecie ciepłych wygód. Och, co za strata i szkoda. Kto mi dziś taką książkę odda? To był obrazek, a ta pusta strona. Na każdej kartce dna ma tusta. Tu pomaziane, tam rogi zadarte. Te książki są teraz nic nie warte. Widzę zmartwienie na pani twarzy. Nie sądziłam, że ktoś się waży. Książkę, co miałam historię długą zniszczyć, choć one wszystkim służą. Pomóż mi, sławny podróżniku, który przygód nas nie znikł. Odnaleźć sprawcę tej szkody. Oj, nie dostanie on nagrody. Czerwonego kapturka nie poznajecie? Zielony kapturek. Jak to zielony? Orety! Wyskoczyłam z mojej bajki. Niestety po tym, jak mały urwis niechcący domalował babci wąsy. Wilkowi trąbkę, gajowemu kapelusz. Wołałam, mojego kapturka nie rusz! Ale nie słucha i dalej marzę, jak ja się babci na oczy pokażę. Pinokio, stój, nie uciekaj. Gromada dzieci na ciebie czeka. Mój ty pajacyku miły, gonić cię już nie mam siły. Stój, urwisie, wieczny kłopot. Mam już dosyć twoich psot. Co się stało? Jaka to przyczyna, że cię w naszej książce nie ma? Jak mam zostać na obrazku? Znalazłem się w potrzasku, a dokładnie w rękach Krzysia. Co chciał zrobić ze mnie misia? Potem lalkę i strażaka, cyrkowego cudaka. Gdy rysował mi pantofel, a z nosa zrobił kartofel. Więc rozumiem, skąd ta zmiana. Twa ucieczka już od rana. To jest protest przeciw psotom, co je można zwać głupotą. Ty na Krzysia się obrażasz, a sam na nikogo nie zważasz. Czy to też nie jest głupota? Wstydź się, miły pajacyku, figli twoich znam bez nich. Hula hop, hula hej, hula hop, sasa. Jestem Pipi Pończuszanka. Hula hop, hula hej, hula hop, sasa. Mieszkam w chatce u Dwala. Naszą chatkę las okala. Czy coś może pomieszała? Czy nie jestem córką Dwala? Jestem groźna czarownica, haha. Zna mnie cała okolica, haha. Kiedy dnieje, kogut pie, ja się śmieję, haha. Cukierkami dzieci nęcę, haha. Kto tu wszedł, nie wyjdzie więcej. Witamy cię, baba Jago, z głębokiego lasu. Czy to prawda, że te wszystkie dzieci chętnie straszysz? Oj, nie wszystkie, nie wszystkie. Tylko te niegrzeczne. Tylko takie, co nie wiedzą, jakie cenne skarby w książkach sobie siedzą. Bardzo nam się przydasz, baba Jago, dzisiaj. Bo możesz nam znaleźć nieznośnego. Stój, smoku, do nogi, siad. Podaj łapę, nos do podłogi. Wszystko przez tego urwisa Krzysia, który tę książkę oglądał dzisiaj. I wcale nie stałoby się nic, ale on namalował smycz. Królewno, smok nie zastąpi małego pieska. On w swojej jamie musi mieszkać. A więc trudna rada. Idź sobie, smoku. Nie będę miała pieska w tym roku. Krzysiowi potrzebna nauczka. Świta mi w głowie jakaś pewna sztuczka. Chodźcie tu do mnie, posadzie z bajek. Rozproszymy się tymczasem, osadzimy go za lasem. Łapać go! Jestem wróżką z dobrej baśni, jaka czasem ci się przyśni. Umiem zmienić księcia w żabę lub kowczuszka w piękną damę.
Nie będę wiedźmą chyba, jeśli zaczaruję Krzysia, by o książki dbał od dzisiaj. Kocie w butach, gdzie ty byłaś? Znowu ci się spóźniłaś. Oj, spóźniłam się dlatego, że spotkałem Pytalskiego, który mnie o wszystko pytał, jakby nigdy nic nie czytał. Zaraz, kocie, opowiedz o Pytalskim, bo też chcieliśmy go poznać. Na ulicy Trybunalskiej mieszka sobie Staś Pytalski, który gdy tylko się obudzi, pytaniami dręczy ludzi, a tych pytań, mogę przysiąc, jest gdzieś 500 albo 1000. Kto odpowie? Kto pomoże? Przy tym dziwy opowiada, ciągle gada, gada, gada. To jak ta pleciuga, co pod płotem stała i gadała, i gadała. Jaka pleciuga? Opowiedz kocie, gdzie ją spotkałeś? Spotkałem ją w książce Hanny Januszewskiej. Chcecie wiedzieć, kto to taki? Posłuchajcie. Wyszedł Maciej na szarugę i napotkał mi w ogóle pleciugę. Pleciuga pod płotem stała i gadała, i gadała. Więc jej Maciej tak powiada. Nie szaruga i deszcz pada. Lepiej chodź do chaty gadać. Zajmiesz nam się dzieciakami, w wieczór uśpisz je bajkami. Posłuchała i została. Wnet zaczęła bajki splatać. O czarach, o wróżkach i o chatach na kurzych nóżkach. To tak samo jak książki. One też przynoszą w nas zaczarowany świat baśni i opowieści. Witajcie w mojej krainie, co z książek pięknych słynie. Witaj, królowo książko. Witam was, kartek szelestem, tytułem na pierwszej stronie witam, bo po to przecież jestem, abyś mnie ujął w dłonie i czytał. Kiedy jesz obiad? Na zdrowie. Gdy chcesz się bawić? Baw się, ja ci nie bronię. Ale gdy chcesz mieć opowieść o wszystkim, co najciekawsze, ja ci się skłonię. Zapraszamy na spotkanie z Michałem Penarem, laureatem konkursu historycznego na szczeblu wojewódzkim. Opowiedz o swoim sukcesie. Zostałem jedynym w naszym mieście laureatem konkursu przedmiotowego. Jakiego okresu historycznego dotyczył konkurs? Konkurs dotyczył okresu historycznego od III Zaboru Ziem Polskich w 1995 roku do przełomu XIX i XX wieku i obejmował okres napoleoński, powstania narodowo-wyzwoleńcze oraz walkę Polaków z zaborcami. Jakie poza historią są twoje zainteresowania? Lubię czytać książki, gazety oraz ostatnio zacząłem się uczyć programować w języku Java. Gratuluję i dziękuję za krótką rozmowę. W tym programie zobaczycie, jak wypadli nasi uczniowie w zawodach koszykówki i łyżwiarstwa szybkiego. Żegna was Julia Słowik.